Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić, jak robię krem na zimę. Dobrałam specjalne składniki do tego kremu, które chronią skórę przed mrozem, zapobiegają wysuszaniu się, rogowaceniu, a jeżeli nawet takie zmiany powstaną, to właśnie ten krem będzie łagodzić te podrażnienia i je usuwać. Zaczniemy od tego, że potrzebuję do tego garnek, jest tutaj trochę ciepłej wody, jakieś małe szklane naczynko i już na początku muszę mieć przygotowany jakiś mały słoiczek, który jest czyściutki, umyty, do tego, żeby wypełnić tym kremem właśnie ten słoiczek. Dlatego, że ten krem po zrobieniu momentalnie stygnie i robi się gęsty, dlatego już wtedy nie ma czasu na to, żeby przygotowywać jakiś słoiczek. No więc zaczynamy od tego, że dajemy do tego kremu 3 łyżeczki masła shea. Już wstawiłam do tej ciepłej wody, do tej łaźni, żeby się ładnie rozpuszczał. Może ja jeszcze tutaj dam troszeczkę ciepła. O. I w tej chwili będziemy to masło shea rozpuszczać. Powiem troszeczkę o tym, jakie właściwości ma to masło. Więc ono jest wykorzystywane w kosmetykach zarówno na lato, jak i na zimę. Dlaczego na lato? Dlatego, że jest naturalnym filtrem dla promieniowania słonecznego. Natomiast zimą chroni przed utratą wilgoci, zamyka tą skórę, tworzy warstwę ochronną. Poza tym walczy z wolnymi rodnikami, czyli zapobiega starzeniu się skóry. Ma właściwości, o dziwo, mimo że jest masłem i tłuszczem, ma właściwości nawilżające. Poczekamy w tej chwili, aż się to masło tutaj rozpuści. O, w tej chwili już po paru minutach to masło się rozpuszcza. W tym miejscu chciałam Wam powiedzieć, że przypomnieć, że ten krem jest przeznaczony dla kobiet po 50 roku życia. Dlatego, że masło shea ma właściwości takie, że pobudza jeszcze bardziej skórę do wydzielania sebum i młode kobiety, które w naturalny sposób mają więcej tego sebum, u nich może powstać więcej zaskórniaków. Oczywiście jak sobie raz posmarują usta, czy dłonie, czy pięty takim kremem, to jest super w tych miejscach, ale nie na całą twarz, nie na nogi, nie na całe ramiona. Ten krem dla młodych dziewczyn jest tylko w poszczególne miejsca przeznaczone. Mogą go też stosować, bo właśnie tylko ten składnik tego kremu działa w taki sposób, że może dojść do łojotokowego zapalenia skóry. Ten krem finalnie przeznaczony jest dla kobiet po 50. No więc mamy w tej chwili już rozpuszczone to masło i teraz do tej fazy tłustej damy macerat z nagietka. Oczywiście ten macerat zrobiłam sama. Polegało to na tym, że do oliwki, do niewielkiej ilości, ten słoiczek to jest maleństwo, dodawałam płatki nagietka. Jak mi wyrosły w ogródku, takie dodawałam. Po 4 dniach przelewałam przez siteczko, zostawiałam ten olejek i znowu, jak miałam kwiatki, dosypywałam tych płatków, znowu przecedzałam. Także jest to bardzo skondensowane, bo kilkukrotnie ten sam olej używałam do... Oj, mam problem z otwarciem tego słoiczka. Dlaczego dodaję tego maceratu z olejku z nagietka? Dlatego, że on ma właściwości regenerujące, łagodzące, lecznicze. Czyli na przykład na usta, na spierzchnięte dłonie, na popękane pięty będzie nam to leczyło. I jest to, nagietek ma w ogóle w medycynie ludowej właściwości tak delikatne, tak lecznicze, że nawet używa się go do produkcji kosmetyków dla niemowląt. Dlatego bardzo fajnie nam się tutaj sprawdzi w tym naszym kremie. I dodaję jedną łyżkę tego olejku. Mieszam. Ponieważ to są tłuste, to jest masło i olej, wszystko jest w porządku. Nic się tutaj złego nie dzieje.
ale za chwilę będę chciała dodać do tego kremu tak zwaną masę wodną, dlatego muszę dodać jakiegoś emulgatora. Moim emulgatorem jest wosk z pszczeli, który połączy tą fazę tłustą z fazą wodną i dodaje jedną taką mocno kopiatą łyżeczkę tego wosku. Również teraz będę musiała chwilę pomieszać, poczekać, aż on się rozpuści. Te granuleczki muszą się rozpuścić. Bardzo fajne są te kuleczki. Są różne postacie tego wosku. Akurat ten jest kuleczka. No i popatrzcie. On musi w tej chwili się rozpuścić. Już widać tutaj, że te granulki się rozpuszczają. Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne. Jeszcze są takie ślady tych granulek. Oprócz tego, że wosk pszczeli jest emulgatorem, to ma właściwości konserwujące. Ponieważ ten mój krem zużyję w ciągu 3 tygodni, nie dodaję więcej konserwantów. Wiem z praktyki, że ten krem idzie bardzo szybko, zwłaszcza właśnie w zimie, gdzie ciągle smaruję ręce, pięty i również smaruję twarz i całe ciało. Ale gdybym chciała go dłużej niż 3 tygodnie trzymać, to wtedy dodałabym jedną kapsułkę witaminy E, która też ma właściwości przeciwstarzeniowe, przeciw wolnym rodnikom, ale również konserwujące. No i co ten wosk pszczeli jeszcze robi takiego dobrego w tym kremie, oprócz tych dwóch rzeczy, które wymieniłam? Również wygładza naskórek, powoduje, że nie dochodzi do utraty wody. Odżywia i nawilża. No i w tej chwili, kiedy mamy już ten emulgator, możemy dodać tą fazę wodną. Fazą wodną, o dziwo, jest olej rycynowy. Nie należy on do tłuszczy. I potrzebuję jedną łyżkę tego oleju rycynowego. Olej rycynowy ma bardzo silne właściwości nawilżające. I teraz mieszamy. Jeszcze chwilę to musi potrwać. Dopiero teraz, jak wyjęłam, zauważyłam, że nasz emulgator nie rozpuścił się do końca. Także muszę bardzo intensywnie w tej chwili mieszać. Jest, popatrzcie. Wszystko jest pięknie połączone. I teraz muszę chwilkę poczekać, aż to przestygnie. Dosłownie 5 minut. Jak będziecie studzić ten krem, to nie zbierajcie łyżeczką tego, co osadza się na ściankach tego naczynia. Trudno, to już w tej chwili tak musi zostać, bo byście sobie zepsuli ten krem. I teraz jest pora na to, żeby dodać jakiś olejek. Oczywiście olejek naturalny. I ja dodaję tylko jedną kroplę, dlatego że to jest bardzo mała ilość na jeden słoiczek. Nie zapomnijmy, że żeby wyprodukować taką malutką buteleczkę tego olejku, potrzeba niekiedy bardzo wielkiej ilości danej rośliny. To jest po prostu skoncentrowane. I jeżeli potem nakładacie sobie taki krem, to jest jedna kropelka, na usta, to może dojść do jakiejś alergii. No i ten olejek trzeba wymieszać. I przychodzi moment kulminacyjny, kiedy przelewamy go do słoiczka. Widzicie, to jest taka malutka ilość, nawet nie mam dokładnie wypełnionego tego słoiczka 50 ml. I popatrzcie, to tak szybko stygnie, że już zostało to na ściankach naczynia. I co teraz zrobimy? Ten krem pozostawimy, żeby ostygł i jak wystygnie, pokażę Wam, jaka jest konsystencja i jak szybko się wchłania na mojej skórze. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędność, ja zostawiam ten słoiczek
i przez 2 dni wybieram sobie palcem, smaruję dłonie, używam go, bo szkoda by było go wyrzucić. I teraz już tylko taka techniczna uwaga. Naczynia po robieniu kremu dobrze jest najpierw wytrzeć papierem, papierem kuchennym, chusteczką, dlatego że byłoby bardzo trudno umyć te naczynia. Potem ewentualnie można jeszcze spłukać ciepłą wodą, gorącą wodą i dopiero umyć. I najlepiej używać naczyń do robienia kremów, które nie służą do tego, żeby robić sobie w nich herbatę. Minęła godzinka, krem wystygł. Popatrzcie, jaką on ma wspaniałą konsystencję. W ogóle nie będę go nawet trzymać w lodówce. Ma ładną barwę, przepięknie pachnie. Nawet bez tego olejku eterycznego ten krem pachnie poprzez te wszystkie naturalne substancje, które tam są. No i teraz popatrzcie, no, muszę tym palcem dosyć mocno nacisnąć. Nie jest taki lejący, ale też nie jest za twardy. No i zrobimy próbę na mojej skórze, żeby Wam pokazać, no może troszeczkę za dużo go wzięłam. On nie zostawia takiego filtru jak kremy, które mają za dużo oleju. Tego oleju z nagietka nie ma na tyle, żeby był problem z wchłanianiem się i żeby skóra się bardzo błyszczała. Jeżeli ja się na przykład wieczorem smaruję całe ciało, na przykład nogi, to jest kwestia 5 minut i krem się wchłonął. I ta wilgoć i sprężystość skóry utrzymuje się przez ponad dobę. Ja się tym kremem, jeżeli chodzi o nogi czy tutaj ramiona, nie smaruję codziennie. Wystarczy 2 razy w tygodniu, żeby ta skóra zachowała jędrność. Popatrzcie, wspaniale to wygląda. Nic się nie błyszczy, to jest tylko taki ładny połysk zdrowej skóry. No oczywiście cudów nie będzie, jak się już jest w okresie po przekwitaniu, ale tak jak mówię, młode dziewczyny mogą go stosować na pięty i na dłonie tylko. Ewentualnie na usta. Właśnie, na usta. Wspaniale właśnie w te mroźne dni, kiedy te usta tak wysychają od mrozu, posmarować sobie, momentalnie się wchłania i długo pozostaje takie uczucie sprężystości tych ust. Są takie fajne, jędrne. Także jeżeli nawet twarz sobie posmarujecie tym kremem, to odczekać te parę minut i przypruszyć sobie pudrem, nie będzie żadnego nieprzyjemnego efektu błyszczenia się skóry. Także mam nadzieję, że spróbujecie zrobić sobie taki krem i będziecie również zadowolone z jego właściwości, wszechstronnych właściwości, które posiada. Do zobaczenia!